Hejka wszystkim, tutaj Arabella Sand, który witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam dla was odcinek z aktualizacji, także jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie was zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. 1, 2, 3. Jeszcze słowem wstępu, chciałabym przywitać na kanale wszystkie nowe osóbki. Bardzo się cieszę, że trafiliście na mój kanał, na ten film i że go oglądacie. Mam również nadzieję, że ze mną zostaniecie, byłoby mi bardzo miło. Na kanale mam dość różnorodne serie, więc liczę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Chciałabym również przywitać wszystkich stałych widzów, którzy regularnie oglądają moje filmy i dziękuję wam za to bardzo, bo jest to motywujące. Również jeżeli już oglądacie mnie od jakiegoś czasu, to zachęcam do obejrzenia filmu, który wleciał dzisiaj rano. Jest on dość ważny, dlatego że na kanale prowadzę serię realistycznego SSO oraz wprowadziłam również harmonogramy filmów, czego dotyczy również ten film, który pojawił się dzisiaj rano. Link do niego tutaj będzie u góry, jeżeli jesteście nowi, to też możecie go sobie obejrzeć. No, jest on generalnie dość ważny. Jeżeli chodzi o taką techniczną stronę kanału, dlatego że seria realistycznego SSO ulegnie zmianie, plus harmonogramów już nie będzie. No, dlaczego, to dowiecie się w tym filmie, nie będę tutaj przedłużać aktualizacji. Przeczytamy sobie teraz aktualizację, która znajduje się na stronie Starstable, oczywiście link do artykułu znajdziecie w opisie. Oli z nieba jest siodła, 10 lipca 2024. Hej, Rancho to coś więcej niż praca. Odwiedź arenę i wypróbuj rekwizyty wybiegowe inspirowane Dzikim Zachodem, barrel racing, ball bending i nie tylko. Coś nowego na Ranchu Starshine. Nadjeżdża więcej westernowej zawartości, na przykład nowe rekwizyty wybiegowe i żyjące rancho pełne wędrujących zwierzaków. Możesz pogłaskać kota, osiołka albo krowę, by bardziej wciągnąć się w świat gry. Obserwuj spacerujące bydło i biegające kurczaki. Spróbuj też znaleźć tańczącego graba na parkiecie w nocy. Zabłysnij jak dyskotekowe divy. Olśnij innych graczy za pomocą strojów od zespołu mediów społecznościowych. Modne ubrania z kampanii Dyskotekowe Divy wchodzą do gry. Dzięki nim możesz przeznaczyć całą noc w Forcepinda. Zabłysnij w oszałamiające różowym stroju Minerwy, roztaczaj fejowe wibracje w szalenie zielonym stroju Nowy oraz pokaż się w ubraniach Hanny ze złotym brokatem. Każda kreacja została specjalnie stworzona, by połyskiwać na parkiecie i upiększyć swoją szafę. Dobierz pojedyncze części lub załóż cały komplet, twoja postać na pewno zostanie gwiazdą dyskoteki. Ulepszono odgłosy koni. Możliwe, że udało ci się zauważyć sporą aktualizację odgłosów koni. Dodaliśmy nowe dźwięki kopyt na różnych powierzchniach, odświeżyliśmy efekty różnych chodów, a do tego wprowadziliśmy autentyczny oddech wierzchowców. Przygotuj się na jeszcze bardziej wciągające doświadczenia z jazdy. Cały czas staramy się poprawić warstwę dźwiękową, więc podziel się swoją opinią. W następnym tygodniu. Erisa bez przerwy sieje chaos. Wyrusz na emocjonujące poszukiwanie jej lalek. Udanego tygodnia za cały zespół Star Stable. Czyli ogólnie musimy się teraz udać na Rancho Starshine. Nie czytałam tej aktualizacji wcześniej, tylko sobie przeczytałam, że te dyskotekowe divy, no to mówię, a przyjedziemy sobie do Fortupinta. I się okazało, że jednak nie. Jedziemy teraz sobie na Rancho Starshine i zobaczymy, co tam. A jeszcze podsumowując, no to za tydzień fabuła, także super. Jeszcze przy okazji stwierdziłam, że no jak już tutaj... O, ale się ładnie uśmiechał. Stwierdziłam, że jak już tutaj przyjechaliśmy, no i mamy posprawdzać te westernowe rzeczy, to trzeba się ubrać na westernowo. Także sprawdźmy tutaj wszystko, co jest. A... Mamy takie beczki, okej. Tutaj. Dobra. I teraz bierzemy sobie B. O! Tu jest taki do working equation chyba. Tor? Nie wiem. Coś takiego. A, mogę, wjechałam na to, okej. Może nawet sobie skoczyć przez te opony. A tutaj jest skok jakby do wody, czy z wody? Nie wiem. Chyba, że z wody. Ale no nie, z wody chyba nie. Do wody bardziej. Bo nie ma strzałek i nie widzę. Znaczy nie strzałek, tylko tych. Chorągiewek po bokach. Fajne, podoba mi się ogólnie. Teraz bierzemy sobie C.
C. O! I to już jest całkiem fajne. Tu mamy dużo pracy na drążkach. Więc fajne. O, nie wyrobię się z zakrętem. Ale super ogólnie, podoba mi się to. Super, mega, mega fajne rzeczy tutaj. Sobie zresetujemy. I teraz zobaczymy te stroje. Gdzie te stroje będą? Tutaj w globalnym? Ubranie. Tak, tutaj. I jak widzicie, mamy nawet... Ale super! Klapki? Sandały, ale super! I takie są. I takie butki, super. Czy to jest takie dziergane trochę? Ale fajne. I kolczyki są do tego. Okularki. Taki jest drugi zestaw. Trzeci. Nie no, fajne. Tylko ja sobie chyba na to pozbieram z tych. Z Shellingów Jorvik. A na razie nie mam, więc pozbieram sobie i wtedy będzie. Także kochani, to chyba by było tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Dajcie znać, jak wam się podobała aktualizacja. I co? Do usłyszenia. Cześć!